Wzrost wynagrodzeń w 2024 roku może podnieść zdolność kredytową Polaków o kilka do kilkunastu procent, uważa główny analityk HR Investment Trust Bartosz Turek. Powołując się na najnowszą projekcję inflacji przygotowaną przez analityków NBP, Turek napisał, że pensje w Polsce mają być w przyszłym roku przeciętnie aż o 9,3% wyższe niż w bieżącym, co oznacza, że nawet po uwzględnieniu spodziewanej inflacji realny wzrost wynagrodzeń wyniesie około 4,5% byłby to najlepszy wynik od 2019 roku, wskazał analityk, dodając, że przyczyni się to do wzrostu zdolności kredytowej Polaków o kilka do kilkunastu procent. Tańsze w jego ocenie mogą być też kredyty. Nabór wniosków w programie Energia dla Wsi został wydłużony do 29 lutego przyszłego roku, poinformował resort rolnictwa. Dodano, że w związku z dużym zainteresowaniem zwiększono też jego budżet ze 100 milionów złotych do miliarda złotych. Program Energia dla Wsi jest skierowany do rolników, spółdzielni energetycznych lub jej członków. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie rolnicze, a także na magazyn energii. Pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji. Beneficjenci programu mogą liczyć na dofinansowanie w formie pożyczki do 25 milionów złotych oraz dotacji do 20 milionów złotych. Połowa grudnia to czas pogłębienia przeceny na stacjach, która jednak nie dotyczy autogazu, informują analitycy ePetrol.pl. W kolejnym tygodniu ostatniego miesiąca tego roku, w ślad za taniejącymi paliwami w sprzedaży hurtowej, spadają też ceny na pylonach. Zarówno benzyna 95-oktonowa, jak i olej napędowy potaniały 4 grosze, czyli tyle samo, ile na początku grudnia. Dziś przeciętnie za ich litry tankujący płacą odpowiednio 6,39 i 6,56 zł. Stabilna Pozostaje natomiast średnia ogólnopolska cena LPG, która wynosi 2,99 groszy za litr. Na paliwowej mapie polski aktualnie najtaniej jest w wielkopolsce i w województwie świętokrzyskim. Najdrożej zaś kierowcy zapłacą za benzynę i diesel na opolszczyźnie, a LPG najwięcej kosztuje na Dolnym Śląsku. Blisko 24 tysiące złotych stracił mieszkaniec okolic Suwałk, przekonany, że bezpiecznie inwestuje pieniądze za pośrednictwem platformy finansowej. Oszuści namówili go do instalacji oprogramowania do zdalnej obsługi komputera i wypłacili pieniądze z jego konta. 56-latek zainteresował się internetową reklamą i ofertą zarabiania na handlu walutami. Podał swoje dane i skontaktowały się z nim osoby podające się za doradców inwestycyjnych, które zaoferowały pomoc i opiekę. Na adres mailowy zaczął dostawać Propozycje takich inwestycji. Otwierał adresy internetowe i wypełniał kwestionariusze. Zainstalował też na swoim komputerze aplikację do zdalnej obsługi urządzenia. W ten sposób przestępcy uzyskali dostęp do konta 56-latka, wykorzystali jego dane logowania i wypłacili oszczędności. Niedoszły inwestor stracił łącznie prawie 24 tysiące złotych. Jest to zgoda unijnych przywódców na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Jednocześnie Rada Europejska przyznała Gruzji status kraju kandydującego. W przypadku Bośni i Hercegowiny nastąpi otwarcie negocjacji akcesyjnych, jeśli ten kraj spełni określone kryteria. Jednomyślność w sprawie rozmów o członkostwie z Ukrainą udało się uzyskać, gdy premier Węgier Viktor Orban na chwilę opuścił salę. Nadal nie ma jednak decyzji unijnego szczytu w sprawie uruchomienia 50 miliardów euro pakietu finansowego na Rzeczy wieloletniego wsparcia Ukrainy. W tej sprawie swoje obiekcje także zgłaszały Węgry. Wiktor Orban tłumaczył, że krótkoterminowa Ukraina ma zapewnione pieniądze z unijnego budżetu, ale dłuższe wsparcie finansowe dla Kijowa wymagałoby środków pozabudżetowych. Premier Holandii Mark Rutte przyznał, że w tej sprawie będzie potrzebny kolejny szczyt na początku przyszłego roku prawdopodobnie pod koniec stycznia. Jest wstępne porozumienie w sprawie 12 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Decyzję potwierdzili na szczycie europejscy przywódcy, a w najbliższych dniach ma nastąpić sfinalizowanie procedur. Pakiet wprowadza od stycznia zakaz importu naturalnych diamentów, a od marca tych przetworzonych. By wzmocnić efekt sankcji i wyeliminować z rynku rosyjskie kamienie szlachetne, wprowadzony też będzie mechanizm ich certyfikacji i monitorowania. W 12 pakiecie restrykcji jest też zakaz importu LPG z Rosji, choć podczas negocjacji zapisano. Zostały złagodzone i jest wprowadzony okres przejściowy. Unijne firmy nie będą także mogły importować z Rosji produktów aluminiowych. W najnowszym pakiecie sankcji jest również propozycja rozszerzenia restrykcji o towary, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego rozwoju Rosji i które są wykorzystywane przez nią na polu bitwy. Rozszerzone mają być też restrykcje na usługi komputerowe i oprogramowanie. Od piątku cała fińska granica z Rosją będzie znowu zamknięta, poinformował rząd Finlandii. Decyzja zapadła zaledwie kilkanaście godzin po tym, gdy po blisko czterech tygodniach przerwy otwarto dwa przejścia na południowym odcinku. Zarządzenie będzie obowiązywać przez miesiąc do połowy stycznia. To niezbędne działania, aby kontrolować sytuację na granicy, informują przedstawiciele fińskiego rządu i podkreślają, że napływ migrantów ponownie zaczął narastać i to z dużym natężeniem. Przez całą jesień do fińskiej granicy od strony Rosji dotarło bez odpowiednich dokumentów około tysiąca migrantów pochodzących głównie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.